Tak, ale słuchajcie, ja te moje problemy z pamięcią przekułem na swoje zwycięstwo, dlatego że jak miałem bardzo dużo czasu, bo siedziałem w domu, nie miałem pracy, to stwierdziłem, że odświeżę sobie kilka filmów, które oglądałem kiedyś, już nic z nich nie pamiętam, a kilka takich było. Kiedyś nawet takie moje ulubione filmy, to ja już ich nie pamiętam po tylu latach, więc kilka sobie takich odświeżyłem. Jednym z tych filmów był kiedyś mój ulubiony film, czyli The Ring. Dobra, w sensie kiedyś The Ring mógłbym oglądać w kółko, nie? W The Ring mógłbym go oglądać. Jak ktoś nie pamięta, co to jest za film, to jest ten film o tej kobiecie, co wychodzi z telewizora. Co się ona najpierw wychodzi ze studni, później z telewizora, bo ona miała chuj daleko do telewizora. Ciekawe, czy się zgubiła kiedyś, nie? Przepraszam, trendy do telewizora? Studnią cały czas prosto i jak masz parcie, to przechodzisz przez szkło. Ja oczywiście, słuchajcie, puściłem sobie ten film, zrobiłem nastrój w domu, bo pogasiłem światła, przygotowałem popcorn, nachosy i siedzę, oglądam. I słuchajcie, jest ta scena, jak ta kobieta wychodzi z tego telewizora i w tym momencie padł mi prąd w mieszkaniu. Myślę sobie... I co, ja kosa odpaliłem? Mijałem 3 sekundy i dzwoni telefon. Myślę sobie... Znowu. I odbieram ten telefon i słyszę... Masz 7 dni, żeby zapłacić rachunek za prąd. Cfru. No, mam pojebów w elektrowni, uważajcie na nich. Tak, powiem wam, że ja w ogóle jestem prywatnie też a propos filmów. Ja mam to zapisane w tekście normalnie. Nie? Przynajmniej nikt nie rozczyta, co nie. No można. Słuchajcie, jestem wielkim fanem takich najbiedniejszych telewizji w Polsce, takich, które nie mają za dużo gotówy, typu tam wiecie, TTV, czy tam TV Puls, TV4, TV6. I uwielbiam takie programy w ogóle. Chciałbym, żeby TV Puls zrobiło kiedyś taką apkę jak ma HBO. Nie? Żeby zrobili takie TV Puls Go. Zasubskrybuj TV Puls Go za jedne 50 zł miesięcznie. Otrzymasz dostęp do takich produkcji jak 3 sezony serialu ALF. Oraz 2 sezony MacGyvera. A już w przyszłym miesiącu 3 odcinki Alo, Alo. I uwielbiam te najgorsze, najbiedniejsze telewizje, dlatego że one mają najsłabsze programy, a ja prywatnie jestem wielkim miłośnikiem Dam i Wieśniaczek. Uwielbiam te ciary żenady, słuchajcie. Jak my wchodzimy z Adamem do hotelu po występie i lecą Damy i Wieśniaczki, to ja mam takie... Dawać, 4 sezony naraz! Uwielbiam te ciary żenady, słuchajcie, jak te kobiety zamieniają się tymi miejscami, nie są w stanie się ogarnąć w nowej rzeczywistości. Przecież panna, która całe życie mieszka w luksusach, musi przez tydzień spać w oborze. A panna, która całe życie przeżyła w oborze, nagle śpi w wielkiej willi, w wielkim łożu z baldachimem. Budzi się rano, od razu dostaje kopertę z zadaniem. I czyta to zadanie. Do 12 masz wydać 5000 euro na torebkę. I ona już ma zwarcie na zwojach, nie? O, matko bosko! 5000? Ja nie wiem, ile to jest, nigdy nie miała! A z drugiej strony księżniczka budzi się w oborze i dostaje zadanie i czyta. Do 12 masz wydoić 4 krowy. I ona jest wkurwana. Przecież po co doić krowy? Przecież mleko jest z migdałów! Ja wymyśliłem swoją wersję tego programu. W ogóle się zasady nie zmieniają. W zasadzie zmienia się tylko tytuł. Bo mój program nazywa się Biznesmeni i Menele. I oni się też zamieniają miejscami, że tam biznesmen śpi na dworcu, a menel prowadzi firmę, nie? I też mają takie zadania, że ten typ budzi się rano na dworcu, otwiera kopertę, a tam zadanie. Do 12 masz opolić 4 wina. Przecież ja jeszcze nie wytrzeźwiałem po wczorajszym! Czy was... I dlaczego każecie popuszczać mocz w majtki? Wy chory pojedziecie chociaż majtki na zmianę. A z drugiej strony menel. Budzi się rano, otwiera kopertę z zadaniem, ma tam zadanie. Do 12 masz przeprowadzić fuzję z Chińczykami i z firmą wejść na giełdę. Kurwa, nie ma problemu, dobra. Ale jebne fuzje, dobra. Czekaj, tylko poranna toaleta.
to jest życie, kur. Moje ulubione spodnie do srania, kur. Ale rozłożę to równiutko, kur. Później zeschnie to drapie, kur. Czy to taki menel pedant? Równiutko musi być, kur. Zobaczymy. Dobra, teraz na testy. Kurwa, jaki poślizg, chłopie, kur. Najlepsze. Że tak dobrze nie zrobiłem, kur. Dobra, jeszcze szybkie siku. Wstrząchnąć każda kropla w majtki. Dobra, zaczynamy, kurwa. Robimy fuzję, kurwa. Dawaj tych jebanych Chińczyków. W kurze wyobraźcie taką sytuację, nie? Że waszym szefem jest memel. Że normalnie podjeżdżasz pod robotę, szef się pyta, czy ci nie popilować samochodu. Później go mijasz na korytarzu, on mówi, kierowniku! I ty nie wiesz, czy właśnie dostałeś awans? Czy to tylko szczera prośba? Albo by wprowadzał takie korpo zasady, wiecie, tam owocowe czwartki i piątki bez trzymania moczu. I spotyka się dwóch ziomków w poniedziałek w biurze. Ty, Krzychu? Co? A co, ty majtki po weekendzie zmieniłeś? No. Pojebało cię? Szef cię zjebie. Ty, idzie korytarzem, jak on tu wejdzie, to masz przejebane. Szybko, popuszczaj, jeszcze zdążysz. Kurwa, Mariusz, nie mogę, robiłem przed chwilą do pisuaru. Proszę ci, sikaj mi na nogę, ja mam kredyt do spłacenia, nie mogę stracić tej pracy. Słuchajcie, wymyśliłem jeszcze jeden program. Bo zauważyłem, że teraz są modne te programy z tymi remontami domów z Katarzyną Dowbor. Ja wymyśliłem swój program, gdzie są remonty nawiedzonych domów z Katarzyną Dowbor. Widzisz, że Katarzyna Dowbor wbija komuś na chatę, mówi: szanowni państwo, dzisiaj mamy remont u państwa Kowalskich. Państwo Kowalscy mają córeczkę Marzenkę. Marzenka ma 8 lat i aktualnie jest opętana przez szatana. Jak śmiesznie zrobiła 360 głową. Marzenka? Chcesz, żebyśmy zrobili twój pokój jako pierwszy? Ty ruda kurwa. Twój syn jest chujowym prezenterem. A nie, pomyliłam cię z Heizerem. Rób pokój, szmato. Dobrze, dobrze, słuchajcie, więc najpierw zajmiemy się pokojem Marzenki. Marzenka jest bardzo religijna i dużo się modli. Dlatego korzystając z opętania postawimy tutaj przepiękny ołtarz szatana. Nad nim będą latały wrony. A to nie będą prawdziwe wrony, to będą takie wrony-drony. Na ścianę damy skałkę. Ona lubi wchodzić na sufit plecami, to damy jej skałkę, żeby było wygodnie. No i pod sufitem podpórkę, że ona całymi dniami tam siedzi, czeka na ofiarę. To damy jej podpórkę pod sufitem. Co, tu studnie, tu telewizor? Jak, Marzenka? Podoba ci się twój nowy pokój? Ty mi, kurwo, plazmę wstawiłaś? Jak ja z tego wyjdę?